Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu BMW M5. Do testu najnowszego BMW M5 o kodowym oznaczeniu G90. M5 to jeden z tych modeli, który od początku swojej premiery, czyli od roku 1984, generacji E28, przyspiesza bicie serca. I tak było z każdą kolejną generacją. Nawet jak auto po drodze robiło się coraz większe, coraz cięższe, turbo doładowane, czy nawet jak dostało napęd na 4 koła. Wciąż to był obiekt pożądania wielu. Czterodrzwiowa limuzyna z napędem no niemal rakietowym, która może być tatusiowozem, który grzecznie odwiezie dzieci do przedszkola, ale może być i ulicznym, czy tam nawet torowym terrorystą, który lata bokami jak szalony, a ze startu potrafi wkurzyć nawet super samochody. M5 to jest definicja sportowca w ładnym garniturze. I tak też było do roku 2024, kiedy to pokazano najnowszą generację. Generację, którą teraz Wam pokazuję i która ma dwa ogromne, czy tam grube, problemy. Otóż BMW, żeby zachować V8 pod maską, było podobno zmuszone do zelektryfikowania swojej legendy, czyli dodania układu plug-in hybrid. Czyli nadal mamy silnik 4,4 litra V8 biturbo, z tym, że teraz to już nie jest silnik o kodowym oznaczeniu S63, tylko jednostka S68, którą znamy m.in. z modeli X7 czy XM. I dodanie hybrydy plug-in spowodowało, że auto może być jeszcze mocniejsze. I jak poprzednik miał 625, no w porywach do 635 koni w odmianie CS, tak nowe M5 ma koni aż 727 i 1000 Nm. Tak, 727 koni i 1000 Nm momentu obrotowego. Z tym, że problem jak się pojawił to masa. Ogromna masa, która wywołała lawinę komentarzy i memów w internecie, jakoby nie było we wszechświecie nic cięższego niż nowe BMW M5. No cóż, memy mogą mieć rację, bo nowe M5 waży 2510 kg, o 600 kg więcej niż poprzednik. 600 kg. Ba, nowe M5 waży więcej niż X5M, bo ten SUV waży 2420 kg. I ta waga przez wielu jest największym problemem, bo przez to auto straciło osiągi. I faktycznie, na papierze poprzednie M5, czyli generacja F90 była nieco szybsza, bo setkę robiła w 3,3 sekundy, a nowa ma robić w 3,5. Aha, i specjalnie porównuję poprzednią odmianę Competition, bowiem nowe M5 tak naprawdę jest odpowiednikiem Competition, a kolejna wersja jaka będzie, to będzie już model CS. I poprzednie M5 Competition robiło czas 0,200 w 10,8 sekundy, a nowe ma robić w 10,9 sekundy. Czyli teoretycznie o 0,1 sekundy wolniej. Jak kiedyś robiłem pomiary M5 Competition i czas jaki robiła to 3,2 sekundy do setki oraz 7,4 sekundy czas 100-200, czyli od 0 do 200 w 10,6 sekundy, czyli nawet lepiej niż deklaruje producent. Od razu też dodam, że widziałem pomiary poprzednich M5, które potrafiły robić niskie 7 sekund 100-200, dużo zależy od egzemplarza. No ale nawet jak przyjmiemy te 7 sekund, to czas od 0 do 200 to będzie w granicach 10,2 sekundy. To pora sprawdzić nowe M5. Czas 0-100 to 3,5 sekundy, no natomiast czas 100-200 to 6,4 sekundy. Tak, dobrze widzicie, 6,4 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 305 km na godzinę. Aha, i przesunięcie ogranicznika z 250 na 305 to jeden z elementów pakietu M Driver's Pack. Tak dobry czas 100-200 dla nowego M oznacza, że jest o sekundę szybsza w tym przedziale niż poprzednik, a to jest przepaść. A od 0 do 200 poprzednik robił, tak jak mówiłem, w moich pomiarach 10,6 sekundy, a nowy robi 9,9 sekundy. Czyli tutaj widać naprawdę poprawę. I moim zdaniem nowy M5 na pewno ma więcej mocy. To znaczy silnik spalinowy ma. Nowy silnik spalinowy ma teoretycznie 585 koni, ale moim zdaniem musi mieć 600 albo i więcej. Bo przecież stosunek mocy do masy nowy M5 ma znacznie gorszy niż poprzednik. W nowej M5 jeden koń mechaniczny musi pociągnąć 3,45 kg, natomiast w poprzedniku jeden koń ciągnął 3,1 kg. No różnica jest ogromna, więc tak jak mówię, tam musi być dużo więcej tej mocy, albo jednak różnica w masie jest nieco mniejsza.
No ale do setki faktycznie jest wolniej. I moim zdaniem to dlatego, że auto jest za mocne. Poważnie, jest za mocne. Mamy 1000 Nm, a to powoduje, że auto gubi trakcję z 4 kół. Może jakby był lepszy asfalt, to jest do zrobienia nieco lepszy czas, ale tak to nie było szans. I tak, napęd pozwala na wyłączenie przodu i możemy zrobić za nami chmurę dymu albo latać bokami. Jak mamy napęd na tył, to wciąż mamy 727 koni i 1000 Nm. Zmierzyłem tak czas od 0 do 100 i były to 4 sekundy z dużym oślizgiem na początku. Procedury startu, jak mamy napęd na tył, wtedy nie ma. W ogóle w zwykłym trybie hybrydowym, czyli takim podstawowym, auto robi setkę w 3,9 sekundy. Początek jest niemrawy, ale po chwili wciska fotel jak szalony. To jak jesteśmy przy czasach, to jest jeszcze jeden tryb, czyli nowość, czyli w pełni elektryczny. M5 ma układ hybrydowy, gdzie mamy silnik elektryczny o mocy 197 koni, który napędza obie osie. Ale możemy też ten napęd rozpiąć i wyłączyć trakcję, nadal mając włączony tylko napęd elektryczny i można wtedy latać bokami. Poważnie, da się zrzucić autem na elektryku, no taki ninja drift. I czas przyspieszenia na elektryku to 10,9 sekundy, więc całkiem nieźle jak na 197 koni i 2,5 tony. Co ciekawe, w elektryku czuć jak zmieniane są biegi i czuć jak dźwięk jest puszczany z głośników. G90, podobnie jak i F90, czyli poprzednik, ma dźwięk z głośników. Niestety, to było i jest słabe. Ale dźwięk na zewnątrz jest zaskakująco dobry. Posłuchajcie sami. No brzmi to naprawdę dobrze. Basowo, strzela, no ja jestem miło zaskoczony. Powiem więcej, że seryjne M5 F90, czyli poprzednik, brzmi moim zdaniem nieco gorzej. Tutaj jest naprawdę duży potencjał. A jeszcze wracając do silnika, bo tak jak mówiłem, to jest hybryda plug-in i mamy tutaj baterię o pojemności 18,6 kWh netto, co powinno starczyć na zrobienie około 60-67 km na samym prądzie. I być może da się, ale ja tego nie sprawdziłem. Moim zdaniem nie po to się kupuje M5, żeby jeździć na samym prądzie. Ale to co sprawdziłem, to fakt, że nie da się rozładować układu do zera. Zawsze coś tamtego prądu jest i zawsze są dzięki temu takie same osiągi. To mi się podoba. Reakcja na gaz
Niestety w trybie hybrid jest opóźniona, bo musisz załączyć napęd, ale już w trybach dynamic jest nieźle. No dobra, czyli jest bardzo szybkie i akceptowalnie brzmi, poza oczywiście sztucznym dźwiękiem w kabinie, a jak jest z tą jazdą i masą? Tu nie będę owijał w bawełnę, auto jest ciężkie. Co prawda, nie powiedziałbym, że jest tutaj 2,5 tony, bardziej obstawiałbym takie 2100, no może 2200. Większą masę czujemy dopiero, jak jest ciasno i my szybko zmieniamy kierunki. Wtedy czuć, że jest to ciężkie auto i ciężko przerzuca masę. Jednak tak ogromna moc powoduje, że podczas przyspieszenia tego w ogóle nie czuć. Auto moim zdaniem jest delikatnie bardziej komfortowe nawet niż poprzednik i to pomimo przeogromnej masy i felg. Z tyłu mamy 21 cali, 295 mm szerokości, a przód ma 20 cali i 280. Konkretne kapcie, a przypominam, że z tą mocą i tak zrywane są momentalnie. Ale tutaj też uczciwie trzeba przyznać, że poprzednik prowadził się lepiej. Był bardziej zwinny, no co nie jest dziwne, ważył 600 kg mniej. Ale nie był też mniej komputerowy. Zarówno nowe M5, jak i poprzednie M5 jest niesamowicie szybkie i ma się lekko wrażenie, jakby się grało w grę komputerową. Prędkość idzie niewspółmiernie szybko z emocjami. Ba, czasem aż mi brakowało emocji, a jest ogromna prędkość. No dobra, sytuację ratuje wyłączenie trakcji i napęd na tył, bo z tym momentem jest naprawdę zabawa. I auto jest bardzo posłuszne. Naprawdę, nie spodziewałem się, jak łatwo będzie można go kontrolować. Ale z drugiej strony, podobno klienci M5 właśnie tego oczekują. To zawsze miała być luksusowa, sportowa limuzyna, a nie torowy zabójca. Tak więc te założenia nowe M5 spełnia w 100%. Chociaż, czy wygląda jak sportowy luksus? Moim zdaniem poprzednik wyglądał lepiej, ale ta nowa M5 nie wygląda najgorzej. Jak wchodziło nowe M3, to moim zdaniem wyglądało gorzej niż ta M5. Jak patrzymy na nową 7, nowe X3 czy właśnie nowe M3, to moim zdaniem nowe M5 naprawdę wygląda dobrze. Jest napompowane i jest wielkie. Poważnie, już na ulicy wygląda na ciężki samochód. Są oczywiście też charakterystyczne, cztery końcówki wydechów, lusterka M, małolotka na klapie czy karbonowy dach. I te karbonowe elementy, czyli lotka, lusterka czy dach, to część opcji, które mają zredukować masę. Prawie się udało. To pora na bagażnik. Kufer niestety przez obecność hybrydy plug-in zmniejszył się o 74 litry i jego pojemność to teraz 466 litrów. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo to co zabrano to przestrzeń pod spodem, ale bagażnik jest mniejszy. I wciąż nie jest obity od dołu. Dobra, wskakujemy więc na tył. No i tu bez problemu się mieszczę, chociaż jak na tak wielkie z zewnątrz auto, przypominam, że ma ponad 5 metrów długości, to wcale nie ma tutaj dużo więcej miejsca niż w poprzedniku. Jak już, to tylko nieznacznie. Jest oczywiście podłokietnik, są nawiewy, złącza, a nawet i mogą być rolety. Najwygodniej jest jednak z przodu, gdzie mamy chyba nowe fotele. Są naprawdę wygodne, a przy tym wszystkim nieźle trzymają na zakrętach. Miłe zaskoczenie, bo naprawdę dużo pojeździłem w tym aucie i zero zmęczenia. To mi się podoba. Deska niestety już mniej. To znaczy deska jest jak w seryjnej nowej BMW serii 5, tylko jest okraszona dodatkami M. Czyli mamy zmienioną kierownicę, na której są wspaniałe dwa przyciski, które możemy konfigurować. Jest inna konsola środkowa, gdzie mamy masę przycisków do kolejnych niezliczonych wręcz konfiguracji. Tutaj podobnie, jak i w innych modelach z rodzin M, zmieniamy naprawdę mnóstwo rzeczy. Jedyne co mnie zdziwiło, to M5 nie ma 10-stopniowej trakcji, tak jak to ma na przykład miejsce w BMW M3. Spytałem inżynierów BMW, dlaczego tak jest i odpowiedź była szybka i prosta. Nigdy nie projektowaliśmy M5 pod jazdę torową, a M3 tak projektowaliśmy. Coś w tym może jest, z taką masą wjazd na tor no raczej nie ma sensu. Ale z drugiej strony możemy mieć tutaj hamulce ceramiczne za 40 tysięcy złotych ekstra, więc te hamulce są raczej tylko na tor. Tak samo jak i przeogromną moc, którą ciężko wykorzystać na drodze publicznej, więc coś tutaj mi się nie zgadza. Nie zgadza się też ten plastik na drzwiach, no jest okropny, tani i brzydki. A wracając do ekranu głównego, to działa on naprawdę bardzo szybko i po dłuższej chwili staje się naprawdę czytelny. Szkoda tylko, że jest on coraz bardziej dotykowy, przez co mam wrażenie, że pokrętło iDrive jest już praktycznie zbyteczne.
No i szkoda, że temperaturę klikamy na ekranie. I szkoda, po raz trzeci, że ja wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego są tylko takie komputerowe motywy zegarów cyfrowych. No zegary cyfrowe dają nieskończone możliwości i tu powinien być wybór też jakichś klasycznych zegarów, a tego nie ma. No dobra, to sprawdźmy materiały. No poza tym plastiki na drzwiach i piano black to jest naprawdę nieźle. Rzućmy okiem jeszcze na schowki, a potem zapraszam na cennik. Podstawowe nowe BMW M5 G90 kosztuje 680 tysięcy złotych, czyli 17,5 tysiąca złotych więcej niż poprzednie BMW M5 Competition generacji F90, którego produkcja zakończyła się w tym roku i który to kosztował 662 500 złotych. Zwykłe BMW M5, nie Competition, kosztowało 618 tysięcy złotych, ale tak jak mówię, nowe M5 od razu jest odpowiednikiem wersji Competition. I oczywiście, cena 680 tysięcy złotych to cena za podstawę, bo mój egzemplarz miał parę dodatków i jego cena urosła do niemal 800 tysięcy złotych. Jest drogo, ale konkurencji chwilowo no niemal brak, bowiem nie ma jeszcze nowego Mercedesa E63 AMG. No dobra, jest Audi RS7, cena 651 tysięcy złotych w podstawie, czyli 29 tysięcy złotych mniej niż M5. I jeszcze przed podsumowaniem dwie małe uwagi. Po pierwsze, do M5 możemy mieć hak holowniczy i możemy ciągnąć przyczepę o masie do 2 ton. Druga sprawa, to w teście niemal pominąłem sprawdzanie spalania. Auto miałem na 2 dni i głównie skupiałem się na osiągach i właściwościach jezdnych. Na szybko tylko zerknąłem spalanie przy 140 i było to na poziomie 12-13 litrów, ale to trzeba jeszcze zweryfikować. Bak paliwa ma 60 litrów, czyli tyle, ile inne wersje BMW serii 5. W takim razie pora na podsumowanie. Czy uważam, że poprzednie BMW M5 było lepsze? Tak. Ale czy uważam, że nowe M5 jest złym samochodem? Nie. Absolutnie nie. Powiem więcej, jestem miło zdziwiony, bo byłem pewnym, że to będzie naprawdę słabo jeżdżący, ociężały, wolny i źle brzmiący samochód. Okazuje się, że nie dość, że brzmi, to jest piekielnie szybki i nawet nieźle jeździ. Oczywiście, nadal jest ciężki, za ciężki, ale jeśli hybryda plug-in to była jedyna szansa, żeby zachować V8 pod maską, no to chyba mają małe, drobne rozgrzeszenie. Nie kupuję też tłumaczenia, że modele M mają być teraz zielone, dlatego mają hybrydę, bo przecież w 2,5-tonowym aucie zielony to może być jedynie lakier. Aha, i tak, jest nowy BMW M5 w Touringu, czyli w kombi, ale dla niego będzie oddzielny film i jego publikacja będzie 5 listopada. Cześć!